Dzień dobry, zapraszam wszystkie osoby spod znaku bliźniąt na horoskop na wrzesień 2019 roku. Bliźnięta, wrzesień. Bliźnięta na wrzesień. Już patrzymy, jak to tutaj będzie się dla Was układać ten miesiąc. Sprawdzimy trzy sfery. Miłość, finanse i zdrowie. Pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty. Może się wydarzyć, że w tym miesiącu dostaniecie jakieś zaproszenie od kogoś z daleka. Na początku tego miesiąca tutaj jest widoczne to zaproszenie, a pod koniec jest pokazana sama podróż. Albo to Wy zapraszacie kogoś. Dla osób, które poszukują partnera, to może być poznanie kogoś z daleka, tak? I zaproszenie kogoś, albo ktoś Was zaprasza, albo Wy kogoś zapraszacie. Bardzo silna mi się tutaj pokazała ta energia. I to jest, jeżeli rzeczywiście tutaj kogoś poznacie, to może być osoba albo bardzo młoda, albo taka, która ma w sobie radość dziecka. Takie słoneczko mi się tutaj pokazało, taki promyczek. Ale będzie miała ta osoba bardzo duże oddziaływanie na Was. I to jest osoba, z którą będzie Wam się wydawało, że znacie się od bardzo, bardzo dawna. To jest gdzieś tam jakieś spotkanie karmiczne. Wiadomo, że każde spotkanie jest spotkaniem karmicznym, ale tutaj mi się to ewidentnie takie mocne spotkanie, moc przy kole fortuny pokazuje. I to może być osoba z daleka właśnie, z tego świata, to jest pokazane jej miejsce zamieszkania, albo może jakiś wyjazd tutaj się pokazał. Także tutaj dla osób, które poszukują partnera, właśnie taka historia. Dla osób w stałych związkach to też podobnie się pokazało, tak? Tutaj jest jakieś zaproszenie. Może wspólni znajomi Was zaproszą, może rodzina Was zaprosi. Gdzieś tam będziecie planować jakiś właśnie wyjazd, który mi się tutaj pokazuje pod koniec września. Koniec września, początek października. Wykorzystajcie tę mocną, fajną energię, bo tak jakby można dużo fajnych rzeczy, można dużo przerobić rzeczy w tym miesiącu, dlatego że koło fortuny Wam sprzyja. Bardzo ładne karty, bardzo czyste energie mi się tutaj pokazały, tak więc tutaj nie widzę tu nic takiego niepokojącego, a nawet jak coś się będzie działo, to będziecie na tyle silni, że mądrze poprowadzicie te sprawy, które gdzieś tam będą przeszkadzały. Finanse. Pojawi się jakaś możliwość, czy to inwestycji, czy to rozpoczęcia czegoś nowego, ale to będzie wymagało jakichś nakładów finansowych, ale będzie szkoda na to. No zobaczmy, czy to jest faktycznie gra warta świeczki. Może dobrze, że tutaj się pokazała ta czwórka denarów, tak jakby nie chcecie pakować się w coś nowego, nie chcecie wydawać za dużo pieniędzy, dlatego że ta nowa możliwość mi się pokazała zaraz przy siódemce kielichów. To tak jakby duże obietnice, a mało z tego wynika. Tak więc taka ostrożność jest jak najbardziej, działa na Waszą korzyść. Pod koniec tego miesiąca, podobnie jak dla byków, pokazała się możliwość dodatkowego zarobku.
Może to nie będą duże pieniądze, ale zawsze coś. Można podreperować domowy budżet, dwójka denarów, no mówiąc wprost, jakaś fucha, nadgodziny na przykład, albo jakaś dodatkowa forma zarobku. Zobaczmy zdrowie. Zmęczenie podwójnych organów. Tak? Piątka mieczy przy dwójce kielichów. Coś tam się może odezwać w tych dwóch pierwszych tygodniach. W ogóle ta piątka mieczy też może oznaczać takie ogólne wycieńczenie organizmu. Może już trochę powoli organizm się zaczyna przestawiać na ten tryb jesienno-zimowy. Możecie to odczuć. Także jakieś takie osłabienie na początku tego miesiąca. W trzecim tygodniu osoby, szczególnie osoby, które posiadają takie malutkie dzieci, coś mi się tutaj, jakaś taka walka ich, może ich organizmu, tak? Bo to czasami też pokazują się dzieciaki w takich układach. Wiadomo, początek roku szkolnego, kontakt dzieci z innymi dziećmi, no i zaczyna się wtedy. I ten trzeci tydzień mi się taki pokazał, że trzeba będzie zwrócić uwagę właśnie na dzieciaki. Albo też dla osób, które tutaj, dla dorosłych, tak, które nie posiadają dzieci, to mi się pokazało nawrót jakiejś dolegliwości z przeszłości i potrzeba przeforsowania tej dolegliwości. Tak, jakby coś wróciło do Was, coś z czym się już kiedyś zmagaliście. No i tutaj trzeba będzie jakieś bardziej zdecydowane kroki podjąć, aby się tego po prostu pozbyć. Rada, ostrzeżenie na ten miesiąc. Cieszcie się z tego, co macie. Korzystajcie z życia. Też rada odnośnie tej piątki mieczy. Zadbajcie o dobre nawodnienie i dobre odżywianie swojego organizmu, dlatego że to wycieńczenie może też być spowodowane tym, że gdzieś tam w natłoku zajęć no zapomnieliście o tym. Także tutaj w tej dziewiątce mieczy karty o tym, dziewiątce kielichów, przepraszam, karty o tym przypominają. Ale układ sam sobie bardzo taki przyjemny, powiedziałabym. Oprócz kilku niuansów. Także życzę Wam udanego miesiąca. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa.